Krymitalia. Kryminalna Italia. Odcinek 108. Kiedy musisz dorosnąć zbyt wcześnie. Dzień dobry, buongiorno. Dzisiaj mam dla Was trochę inny odcinek niż zwykle, ale nie martwcie się, nie będzie tutaj nie wiadomo jakich udziwnień, nie o to chodzi. Chodzi o to, że postanowiłam dzisiaj poruszyć sprawę zaginięć. Sprawy takie pojawiają się na moim kanale dosyć rzadko. Już kiedyś wspominałam, że jeśli chodzi o zaginięcia właśnie, to zazwyczaj we włoskich źródłach jest bardzo mało materiałów. A ja staram się zawsze robić te odcinki jednak konkretnej długości, to znaczy powyżej 30 minut, bo wydaje mi się, że wtedy mamy pełniejszy obraz całej sprawy, kiedy udaje mi się dotrzeć do większej ilości szczegółów. Dlatego też właśnie do tej pory tych spraw poruszałam malutko, ale wiem też, że bardzo wielu z Was interesuje się konkretnie zaginięciami i również chciałoby o takich historiach posłuchać na moim kanale, o sprawach właśnie włoskich zaginięć. Dlatego postanowiłam, że od czasu do czasu taki odcinek się pojawi i postaram się w każdym odcinku, jeśli oczywiście na jedną sprawę będzie za mało materiałów, to postaram się poruszyć właśnie dwie lub trzy takie sprawy dotyczące konkretnie zaginięć. No i dzisiaj właśnie taki odcinek po raz pierwszy nagrywam. Pierwsza historia dotyczy chłopca, który nazywa się Luca Cristello. I on zaginął w wieku zaledwie 14 lat. No i niestety również i w tym przypadku tego zaginięcia nie ma zbyt wielu zdjęć w internecie, tak więc nie będę miała Wam za dużo do pokazania. Niestety właśnie tych materiałów dostępnych online jest bardzo mało, ale co nieco udało mi się wygrzebać. Tak więc Luca Cristello przychodzi na świat w 1988 roku w miejscowości o nazwie Francica. Jest to właściwie mała wioska położona o kilka kilometrów od Vibo Valentia w regionie Kalabria. Liczy sobie około 1700 mieszkańców. Luca na pewno ma starszą siostrę o imieniu Rosa, a jeśli chodzi o inne rodzeństwo, no to w internecie znajdziemy niestety sprzeczne informacje. Z pewnością był jeszcze jeden brat, a według niektórych źródeł nawet dwóch braci. W każdym razie Luca na pewno nie jest jedynym dzieckiem w rodzinie. Od najmłodszych lat chłopiec niestety ma życiowo od razu pod górkę, ponieważ przede wszystkim bardzo przeżywa bolesne rozstanie swoich rodziców. O tym też dużo szczegółów niestety nie ma, wiadomo tylko, że no nie odbyło się to tak szybko, łatwo i przyjemnie, tylko trochę trwało. No i oczywiście dziecko w tym wieku, bo on tam miał jeszcze, bo to nie wiem dokładnie, w którym to było roku, no ale na pewno był jeszcze dzieckiem. No, kiedy zaginął, miał 14, więc to pewnie miał kilka, może nawet nie miał 10 lat, kiedy do tego doszło. Tak więc z powodu tego też rozstania rodziców, on, nie wiem dlaczego, ale zostaje powierzony wraz ze swoją siostrą pod opiekę do takiego zakładu dla nieletnich. Nie wiem konkretnie, co to za placówka, czy to jest coś w stylu właśnie domu dziecka. Tak to zostało nazwane, zakład dla nieletnich. Ojciec chłopca jest pasterzem, zajmuje się właśnie wypasem zwierząt w tej wsi, we wsi Francica i również ma niestety na koncie kryminalną przeszłość. Natomiast matka pracuje jako sprzątaczka i po tym bolesnym, długim rozstaniu z mężem postanawia wyjechać w ogóle z Kalabrii i to na drugi koniec Włoch, bo aż do Turynu i tam postanawia zamieszkać. Niestety nie zabiera ze sobą swoich dzieci i Luca, jak już mówiłam, dorasta w takiej placówce opiekuńczej właśnie dla niepełnoletnich, ale kiedy ma 13 lat, decyduje się stamtąd odejść, w ogóle wyjechać też z Kalabrii, no i po prostu dołączyć do swojej mamy w Turynie. No i tak też się dzieje. Dzielny chłopiec przenosi się z Kalabrii aż do Piemontu. To możecie sobie wyobrazić, że to jest cały ten włoski but od
południa samego praktycznie, aż na samiutką północ, no bo Piemont to jest północ. No i ma wtedy zaledwie, jak mówię, 13 lat i zatrudnia się jako robotnik w takiej firmie budowlanej. No oczywiście na czarno, no bo w tym wieku, on jest jeszcze wtedy dzieckiem, no to nie ma innej możliwości zarabiania. Niestety jednak z tego, co wiadomo i co zostanie też odkryte później, Luce, ci właściciele firmy nie płacą regularnie za jego pracę. No i w końcu on z tej firmy odchodzi. Przepracował tam całkiem sporo i należało mu się też sporo pieniędzy, ale odchodzi i około Wielkanocy 2002 roku wraca do Kalabrii, a okazją jest ślub jego starszej siostry Rozy. No i zgodnie z tym, co wiemy, po powrocie do Kalabrii Luka dzwoni kilka razy do tej firmy, do tych swoich pracodawców, właśnie dlatego, że chce odzyskać należne mu pieniądze, które oczywiście należą mu się za jego pracę. To swoją drogą naprawdę ohydne, że ktoś wykorzystuje dziecko, bo nie wierzę, że można było nie wiedzieć, ile Luka ma w tym momencie lat, i jeszcze dodatkowo nie płaci mu za wykonaną pracę. Tym bardziej, że chłopiec przecież w takiej sytuacji jak jego, wychowany w zakładzie, porzucony, można powiedzieć, przez rodziców i nie stacza się w takim sensie, nie schodzi na złą drogę, że na przykład kradnie, bo potrzebuje pieniędzy, tylko jednak chce te pieniądze zarobić uczciwie, pracując, a mimo wszystko zostaje oszukany i to jest naprawdę karygodne i bardzo smutne. W każdym razie on z tej Kalabrii do swoich pracodawców dzwoni przynajmniej 5-6 razy w ciągu dnia i właśnie chce się do nich dodzwonić, porozmawiać, żeby poprosić, zażądać zwrotu tej wypłaty. W ogóle w Kalabrii on tam mieszka w domu swojej babci. No i rankiem 17 maja 2002 roku chłopiec wychodzi z domu babci i udaje się do siostry, do swojej siostry Rozy, tej, która miała brać ślub. Ona tam mieszka niedaleko ze swoim właśnie mężem, szwagrem tego chłopca. Też w tym momencie źródła też są bardzo niejasne, właściwie nie podają tej informacji, czy to już jest po ślubie, że on na przykład przyjechał, od razu był ślub siostry, czy jeszcze ten ślub jakby przed nimi. Tak więc nie wiem, czy to jest już jej mąż, czy to jest jeszcze jej narzeczony, mniejsza z tym. W każdym razie on idzie do domu siostry, ponieważ chce naprawić skuter. On ten skuter dostał od szwagra, czyli tego właśnie narzeczonego męża. No i tam w garażu chce właśnie zająć się tymi pracami, naprawić sobie ten pojazd. Z zeznań świadków wiemy, że Luka zostaje u swojej siostry do godziny 17:30 po południu, no więc w zasadzie spędza tam większość dnia. Około 17:35 mówi, że umówił się na spotkanie z jakimś tam swoim przyjacielem, a właściwie to chodziło o to, że ten przyjaciel miał po niego przyjść, a następnie razem mieli pójść tam na plac w tym miasteczku, w tej wsi, gdzie właśnie na tym placu Luka był umówiony z jakąś osobą, której chciał sprzedać swój telefon komórkowy. I ta transakcja miała się odbyć za około, to miało być 60-80 euro. Tutaj też różne źródła różnie podają. W każdym razie tam mniej niż 100 euro miał za ten telefon dostać. No i to jest też taka jedna, można powiedzieć, jeden z zagadkowych wątków tej sprawy, ponieważ nie jest do końca jasne, dlaczego właściwie Luka chce sprzedać ten swój telefon komórkowy. No, wydaje się, że najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, i taka, która od razu przychodzi do głowy, że po to, żeby zdobyć pieniądze, czyli musiał na szybko tych pieniędzy potrzebować. Ale na co mógł tych pieniędzy potrzebować? No i co chciał zrobić z tą gotówką, którą właśnie by otrzymał? Tego niestety nie wiadomo. Od momentu, w którym przyjaciel towarzyszący Luce rozstaje się z nim przy tym placu, to jest praktycznie ostatni raz, kiedy ktoś widzi chłopca, ktoś z jego znajomych, rodziny. Zdaniem śledczych, jest to chyba najczęściej cytowana, powtarzana teoria, Luka z tych pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży telefonu komórkowego miał chcieć zapłacić za bilet na pociąg powrotny do Turynu. No i tam oczywiście chciał przede wszystkim odzyskać te pieniądze, które była mu winna firma, w której pracował.
No i cóż, nie ma na to jednak absolutnie żadnych dowodów, to znaczy nie ma dowodów na to, że właśnie powodem sprzedaży tego telefonu mogło być kupno biletu powrotnego do Turynu. Co więcej, tego wieczoru, kiedy poszedł do siostry, a później z tym przyjacielem na plac, spotkać się z tą osobą, która miała kupić od niego telefon, no to wydaje się, że on właściwie ze sobą niczego istotnego nie wziął. Czyli nie miał przy sobie jakiegoś plecaka, jakiejś torby. No gdyby udawał się w tak długą podróż, no raczej coś by ze sobą wziął, cokolwiek, nawet jedną zmianę ubrania, jakieś takie podręczne rzeczy. No wiecie, raczej nikt nie wyrusza w tak długą, kilkunasto, nawet godzinną, z przesiadkami może być kilkunastogodzinna podróż, bez jakiegoś małego chociaż bagażu. No i też uważa się, że nawet gdyby to był powód sprzedaży tego telefonu komórkowego, no to z pewnością intencją Luki nie było opuszczanie tego wieczoru domu babci. Zresztą podobnie też deklaruje jego siostra Roza. Oni mówią, że faktycznie Luka miał zamiar wrócić do Turynu, ale nie tego dnia, tylko dopiero 20 maja. On nawet miał poprosić swojego brata, czy jednego z braci, bo nie wiadomo w końcu ilu ich miał, ale w każdym razie poprosił swojego brata, żeby mu towarzyszył na pociąg. No i dlatego było wiadomo, że on już to planował konkretnie właśnie na ten dzień, na 20 maja. No jak pamiętacie, pewnie on znika 17 maja. No i coś, co dosłownie wszyscy zauważyli w tych dniach pobytu chłopca w Kalabrii, to fakt, że miał on dosłownie obsesję na punkcie odzyskania tych pieniędzy od firmy z Turynu. Tak jak powiedziałam, zanim zniknął, on dzwonił do tej firmy nawet po 5 czy 6 razy dziennie. Oczywiście powiedziałabym tutaj, że słusznie, no bo skoro wykonujesz jakąś pracę, no to masz jak najbardziej prawo żądać zapłaty za to. Ale wydaje się, że Luce bardzo, ogromnie na tym zależało. Tak jakby właśnie na szybko, na już potrzebował tych pieniędzy. Wkrótce po jego zaginięciu pojawia się jedno bardzo ważne zeznanie i śledczy uznają to zeznanie właśnie za wiarygodne. Jest to zeznanie młodego Marokańczyka, który ma na imię Aziz, i on opowiada, że widział Lukę tego samego wieczoru, czyli 17 maja, w dniu jego zaginięcia, na rynku miejskim. I miał on właśnie wsiadać do jakiegoś małego, czarnego samochodu. W środku były trzy inne osoby i byli to mężczyźni, około godziny 19:30. I z tego, co ten Aziz mówi, no to wydaje się, że Luka znał tych ludzi. No przede wszystkim dlatego, że było widać wyraźnie, że czeka na kogoś, że czeka na nich na tym placu. No i w pewnym momencie podjechał do niego ten samochód, zatrąbił ktoś klaksonem, Luka odwrócił się, wyglądało na to, że rozpoznał te osoby, no i spokojnie wsiadł z nimi do samochodu. Oczywiście śledczy przesłuchują również tego przyjaciela, czy to był kolega, czy znajomy, no to też w różnych źródłach różnie, nie ma też jego imienia w ogóle podanego. W każdym razie tego chłopaka, który poszedł odebrać Lukę od siostry i który następnie towarzyszył mu tam na ten plac, na spotkanie. I on zeznaje, że faktycznie tak było, poszli razem, tak jak byli umówieni, ale że zaraz później się rozstali. Czyli on tam przy tym placu go zostawił i gdzieś sobie poszedł, czy wrócił do domu, czy gdzieś indziej, też nie wiadomo. Jest to w ogóle dość kontrowersyjny przypadek, ponieważ jest bardzo mało też informacji na temat tego chłopaka, nie ma w ogóle żadnych szczegółów jego zeznań, no praktycznie nie ma nigdzie po tym śladu. Po krótkim czasie po zniknięciu Luki, oprócz zeznań Aziza, pojawiają się jeszcze oczywiście inne zeznania. Zgłaszają się osoby, które twierdzą, że widziały w Turynie chłopca bardzo podobnego do Luki, tym razem jak wsiada do czarnego Golfa w towarzystwie starszego od siebie mężczyzny z brodą i kucykiem. No ale oczywiście śledczy nie mają żadnych dowodów na to, nie są w stanie potwierdzić tych zeznań. W każdym razie zeznanie to jest bardzo wczesne. Ono datuje się praktycznie na jeden dzień po zniknięciu Luki, czyli 18 maja.
Tak więc w praktyce Luka jest ostatnio widziany przez siostrę 17 maja około 17:30-17:35. Później przez tego przyjaciela, o którym właściwie nic nie wiadomo, który odprowadził go na plac. No i według zeznań Aziza, uznanych za wiarygodne, jest widziany jeszcze około 19:30 właśnie w Kalabrii. No, więc jeśli ci świadkowie, którzy twierdzili, że już następnego dnia, 18 maja, widzieli go w Turynie, mówią prawdę oczywiście i jeśli to jest faktycznie tak było, no to Luka musiałby przecież jakoś z tej Kalabrii dostać się do Piemontu, czyli tę podróż powrotną musiałby odbyć w nocy z 17 właśnie na 18 maja. No byłoby to oczywiście możliwe, ale jednak ten przedział czasowy jest dość wąski. No przecież trzeba pójść na pociąg. Myślę, że z tamtej małej miejscowości raczej pociągi do Turynu nie odjeżdżały, więc trzeba by było się dostać do jakiejś większej miejscowości w pobliżu. Trzeba by było sprawdzić rozkłady pociągów, kupić bilet na konkretną godzinę, a to też nie jest tak, że na przykład idziesz na dworzec, sprawdzasz sobie rozkład i masz pociąg za 15 minut, prawda? Możesz mieć za godzinę, za 2 godziny, za 3 godziny i tak dalej. No więc w ogóle wszystkie te elementy, dostanie się na dworzec, kupno biletu, odbycie tej długiej podróży z samego południa na samą północ jest raczej takie trochę grubymi nićmi szyte i mało prawdopodobne. Również według siostry Luki ta teoria jest mało prawdopodobna, no ponieważ przede wszystkim Luka nie miałby żadnego powodu, żeby nie powiedzieć o tym swoim krewnym, czyli jej mężowi, bratu, babci, że właśnie akurat tego wieczoru chce wrócić do Turynu. Przecież nie miałby żadnego, nie wiem, nie musiałby się niczego obawiać, prawda? Mógłby spokojnie powiedzieć, że już wraca. Podejrzewam, że wtedy już było w takim razie po ślubie tej siostry. Skoro przyjechał na ślub i planował już na 20 maja wracać, tak jak wcześniej były te zeznania, ten brat, że na 20 maja chciał wracać, no to pewnie siostra już była po ślubie, tak gwoli ścisłości. Śledczy prowadzą również dochodzenie w tej firmie turyńskiej, dla której przez jakiś czas pracował Luka. Oczywiście starają się sprawdzić, czy ktoś z nich właśnie nie mógłby mieć czegoś do czynienia ze zniknięciem chłopca. Sprawdzają na przykład, czy ktoś miał tam ciemny samochód, ten właśnie Golf, o którym zeznawali świadkowie, jakoby właśnie Luka do niego wsiadał w Turynie, lub czy na przykład pracuje tam ktoś, kto odpowiada rysopisowi tego mężczyzny z kucykiem, którego rzekomo widziano z Luką. Jednak niestety nie znajdują w tym wątku akurat niczego istotnego. Okazuje się nawet, że pracodawcy Luki w czasie zniknięcia chłopca byli na Sardynii, pojechali tam swoim samochodem, chyba na jakiś urlop, no więc raczej jest to dosyć solidne alibi, bo Sardynia i Kalabria no to nie jest tak to samo miejsce, żeby tam się szybko dostać, więc raczej można powiedzieć, że pewnie ich wykluczyć i powiedzieć, że z tym zniknięciem nic wspólnego nie mieli. Mówiłam też na początku, że ojciec Luki właśnie miał na koncie konflikty z wymiarem sprawiedliwości, tak więc śledczy również podejmują ten trop, próbują zbadać jego przeszłość, może tam odkryć coś niepokojącego, czy na przykład nie kryje się właśnie w przeszłości ojca jakiś powód, dla którego Luka zaginął. Może był na przykład ktoś, kto mógł mieć jakieś zatargi z ojcem, jakieś niedokończone sprawy, długi i dlatego może właśnie miał, w cudzysłowie oczywiście, powód, żeby się w taki sposób na mężczyźnie zemścić. Ale również niestety i to okazuje się ślepym zaułkiem i nic istotnego śledczym nie udaje się znaleźć. Aż do dzisiaj, czyli 20 lat po zniknięciu chłopca, nie ma śladu ani po nim, ani po jego ciele i tak naprawdę nie wiadomo, co go spotkało tamtego majowego wieczora 2002 roku. Z upływem czasu Roza, siostra Luki, jest coraz bardziej przekonana, że jej brat został prawdopodobnie porwany. Tak naprawdę wysuwana jest taka hipoteza dotycząca tego zaginięcia, że można je przypisać właśnie też według śledczych takiej organizacji, która nazywała się Lupara Bianca.
No to była oczywiście organizacja przestępcza i śledczy mieli tutaj też dostęp do pewnych zeznań. Tutaj też nie są ujawnione żadne szczegóły. W każdym razie według tych zeznań Luka prawdopodobnie był komuś winien pieniądze. I była to właśnie duża suma pieniędzy. I ta hipoteza wyjaśniałaby też oczywiście to natarczywe dzwonienie do firmy z Turynu. Wydaje się, że właśnie Luka naprawdę nękał już telefonami tych swoich pracodawców, ponieważ z jakiegoś powodu naprawdę miał pilną potrzebę otrzymania tych pieniędzy. I według śledczych prawdopodobnie właśnie chodziło o dług, jaki Luka miał u kogoś niestety no, z tego przestępczego świata. No i to również może wyjaśniać, dlaczego chciał aż tak pilnie sprzedać ten swój telefon komórkowy. Może właśnie dlatego, żeby chociaż część tych pieniędzy zebrać. No i według tej teorii to właśnie organizacja mafijna, przestępcza, zamordowała Lukę, następnie oczywiście precyzyjnie ukryła ciało, tak aby nikt nigdy go nie odnalazł. No ale jak powiedziałam już wcześniej, też na to również nie ma żadnych dowodów. Oczywiście brano też pod uwagę po drodze dobrowolną ucieczkę, ale tutaj też bardzo mocno protestuje siostra, twierdzi, że na pewno nic takiego nie miałoby miejsca. No i gdyby to była dobrowolna ucieczka, to ona jednak wierzy w to, że po nawet kilku latach jej brat po prostu by się do niej odezwał w jakikolwiek sposób, dał znać, że żyje, a tutaj niestety nic takiego nie miało miejsca, czyli po chłopcu po prostu rozpłynął się wszelki ślad, zaginął. Teraz przejdziemy sobie do drugiej historii, która wydarzyła się dużo, dużo wcześniej i w innym miejscu Włoch, bo w regionie Emilia-Romagna. No i jesteśmy w roku 1975. Jest bardzo zimny, kwietniowy dzień i Bolonia, główne miasto regionu, jest właściwie od jakiegoś czasu bardzo mocno dotknięta przez nieustające, obfite opady deszczu. Taka bardzo specyficzna, brzydka pogoda. No i w kwietniu właśnie rano, około godziny 7:15, 11-letnia Alessandra Sandri, w skrócie nazywana Sandrą, no bo to też Alessandra to też jest właśnie taki skrót, można mówić Sandra, więc Sandra Sandri oraz jej matka wychodzą z domu i łapią autobus na pobliskiej ulicy, żeby udać się do centrum miasta. Sandra uczęszcza do gimnazjum, jest uczennicą, ale mama jedzie z nią tym autobusem, ponieważ kawałek może jej towarzyszyć właśnie jadąc tą samą trasą do pracy. No i obie wsiadają do tego autobusu, on ich tam dowozi na jakąś konkretną ulicę i tam mama z córką się żegnają. No i niestety już nigdy więcej się nie zobaczą, bo Sandra znika już na zawsze. Tak więc dziewczynka musiała rozpłynąć się w powietrzu w promieniu dosłownie 100 metrów od szkoły, do której zresztą nigdy nie dotarła. Ostatnią osobą, która ją widziała, będzie szkolna koleżanka z klasy Sandry i ona zezna, że Sandra szła za nią i powiedziała jej, że idź przede mną, ja zaraz do ciebie dołączę i zaraz będę w szkole. No i niestety tak się nie stało, Sandra do tej szkoły nigdy nie dotarła i od tego momentu wszystkie ślady po niej dosłownie zniknęły. Policja na samym początku po zgłoszeniu zaginięcia, przypomnę, że dziewczyna miała wtedy 11 lat, czyli była zdecydowanie jeszcze dzieckiem, ale policja nabiera takiego przekonania, że na pewno uciekła z domu z jakiegoś powodu. Najprawdopodobniej dlatego, że poznała sobie jakiegoś chłopca w swoim wieku, zakochała się. No i to była taka ucieczka związana właśnie z tym uczuciem. Tak więc niestety przez to, że od razu pojawia się taki pomysł, no to te poszukiwania też nie są jakieś bardzo przykładne i gorliwe, a wręcz przeciwnie, nawet przez jakiś czas w ogóle nic policja nie robi.
ale w końcu po jakimś czasie, właściwie od razu po zgłoszeniu zaginięcia, jak to w takich sytuacjach bywa, też rozpoczyna się istny maraton różnych fałszywych tropów. Czyli przychodzą jakieś anonimowe donosy, przychodzą telefony, w których słychać takie zmodyfikowane sztucznie głosy. Są różni samozwańczy świadkowie, którzy opowiadają różne rzeczy. No i przez to też całe to śledztwo zamienia się w istne błędne koło. W latach 90., czyli już bardzo dużo czasu po zniknięciu dziewczynki, program Chi-La Visto, o którym tutaj już wielokrotnie Wam mówiłam, to jest taki sztandarowy włoski program właśnie o tematyce true crime. To jest podobne do naszego Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ale tam są poruszane przeróżne sprawy, nie tylko zaginięć, ale też morderstw, bardzo różne. No i właśnie w latach 90. program emituje naprawdę szokujące nagranie, które sprawia, że wszystkim Włochom jak kraj długi i szeroki, którzy oglądają ten program, dosłownie ciarki przechodzą po plecach. Ponieważ na nagraniu słychać, jak właśnie Sandra, ta zaginiona dziewczynka sprzed lat, jest wypytywana na bardzo intymne tematy przez jakiegoś mężczyznę. I w tym wywiadzie, można to tak nazwać, on ją tak nakłania do ujawnienia różnych intymnych, erotycznych szczegółów dwóch spotkań, do których miało dojść z dwoma pedofilami, którzy właśnie już wcześniej mieli dziewczynkę wykorzystywać, jeszcze przed jej zaginięciem. Ci mężczyźni to Franco i Giorgio, już nie będę tutaj operować nazwiskami, bo i tak dwie sprawy, dużo szczegółów. Natomiast osobą, która przeprowadza wywiad, jest taki pracownik po prostu współpracujący z policją. No i w roku 82 oni w ogóle, ci dwaj mężczyźni, czyli ten Franco i Giorgio, zostali skazani właśnie za molestowanie i za znęcanie się nad tą Sandrą zaginioną. Skazano ich na 3 lata więzienia, ale dostali jakieś tam ułaskawienie. Nie wiem dokładnie, jak coś takiego działa i z jakiego powodu. W każdym razie z tego wyroku nie odsiedzieli nawet 1 roku. Śledztwo w sprawie Sandry było w latach 90. kilkukrotnie wznawiane, ale niestety bezskutecznie. Nigdy nie udało się znaleźć żadnego konkretnego tropu, bo oczywiście przeróżne tropy były. Na temat tych pedofili też pojawia się taka informacja, że oni mieli jakąś taką swoją kryjówkę przy konkretnej ulicy, w takim garażu jakby, i że oni tam właśnie te dziewczynki zwabiali i tam też miała spotykać się z nimi, czy spotykać, oczywiście być zmuszana do spotkań, ta zaginiona Sandra. W 2010 roku, czyli widzicie, to było w 75, 2010, czyli kupę lat później, pojawia się jakiś świadek, który twierdzi, że wcześniej nic nie mówił, ponieważ bał się po prostu. I właśnie ten świadek twierdzi, że Sandra nie żyje i że zabił ją ten właśnie Franco, jeden z tych pedofili. On już w tym czasie nie żyje, bo zmarł w 2000 roku, czyli 10 lat wcześniej. Natomiast ten drugi, Giorgio, który też miał w tym wszystkim brać udział, nadal żyje, no ale niestety nie ma na niego, oprócz tego zeznania, nawet odrobiny dowodów. W 2013 roku sprawa zostaje wznowiona przez bolońską prokuraturę. Uwaga, uwaga, skądś już to znacie, ponieważ przychodzi anonimowy list i w tym liście pada nazwisko pewnego mężczyzny, po którym również zaginął ślad w lutym 79 roku, czyli 4 lata po zaginięciu Sandry, i jego znaleziono później, znaczy nie, chyba jego ciała nie znaleziono, tylko gdzieś właśnie w pobliżu rzeki ostatni raz go widziano i to zostało zakwalifikowane jako samobójstwo. Ale później jacyś tam świadkowie się pojawili, którzy twierdzili, że to właśnie też było morderstwo, i na podstawie tych zeznań w jakiś sposób ta sprawa tego właśnie mężczyzny i jego śmierci została połączona
z rzekomą śmiercią też Sandry. Nie wiem w jaki sposób, ponieważ nie ma też na ten temat absolutnie żadnych informacji. Wiadomo tylko, że chodziło o połączenie tych dwóch spraw i dlatego też zostało wznowione to śledztwo. I właśnie też w anonimowym liście można przeczytać, że oba ciała, czyli tego mężczyzny i Sandry zostały pochowane razem, ale nie wiadomo gdzie oczywiście. W 2015 roku, czyli 5 lat po tym anonimowym liście, nie, 2 lata po anonimowym liście, pojawia się kolejny świadek i on właśnie niby podaje lokalizację miejsca, w którym miała zostać pochowana Sandra. I też jakaś niby to ma być wiarygodna osoba, jakaś właśnie 60-letnia kobieta, też właśnie wskazała to miejsce, w którym miało zostać ukryte ciało dziewczynki. No i było to właśnie miejsce, w którym Sandra wcześniej bywała z tymi mężczyznami. Ona też o tym miejscu opowiedziała nawet jednej ze swoich koleżanek i tam również były zwabiane inne dziewczynki. No ale niestety, pomimo tych różnych wskazówek i tropów, w tej sprawie także nic się nie wyjaśniło. Nawet już bolońska policja właśnie po kolejnym wznowieniu śledztwa w akcie desperacji wystosowała taki apel do wszystkich, którzy mogą wiedzieć cokolwiek o sprawie Sandry Sandri. To było coś w stylu właśnie, żeby ludzie się nie bali, że wiele osób, które mogłyby w jakiś sposób zagrozić, po prostu już nie ma, że już nie żyją. I policja zapewnia, że jest w stanie ochronić tych świadków, którzy mają cokolwiek do powiedzenia właśnie w sprawie zaginięcia 11-latki. Tam zostały też podane to miejsce właśnie, w którym rzekomo miało być ciało, to był obszar jakichś tam cmentarzy właśnie w okolicy i policja tam przeszukiwała te cmentarze, no ale wiadomo, że no szukać szczątków na cmentarzu konkretnych to jest chyba jak szukać igły w stogu siana, więc no dramat po prostu. I tak więc niestety niczego nie znaleziono. Również wypowiedziała się pewna kobieta, która obecnie właśnie pracuje w policji czy w prokuraturze, że też coś podobnego spotkało i ją, czy coś podobnego, co mogło spotkać Sandrę i spotkało, no bo dowody są na to, że ona też niestety była wykorzystywana przez tych pedofili i że ona właśnie też była w tym miejscu, w tym garażu przy tej ulicy i że mogło jej się stać coś bardzo, bardzo złego, ale że rodzice w porę zareagowali i po prostu udało im się ją uratować. No i to już wszystko, co mam dla Was na dzisiaj w tych dwóch niewyjaśnionych sprawach. Niestety, jak widzicie, szczegółów jest naprawdę bardzo mało. Jeśli chodzi o hipotezy w sprawie Sandry, no to oczywiście tutaj chyba nikt nie ma większych wątpliwości i po tym nagraniu też zakładam, że nagranie jest uznawane za autentyczne, skoro jest to podane jako faktycznie, że w programie padło, że jest to głos tej Sandry, i że faktycznie ona przez tych pedofili była wykorzystywana. No więc chyba można założyć, że tutaj najprawdopodobną teorią jest to, że dziewczynka niestety padła ich ofiarą. Po prostu szła do szkoły, w pewnym momencie oni ją zobaczyli, znali już ją, no bo z tego co wiadomo już wcześniej niestety miała z nimi do czynienia, gdzie się zaciągnęli, pewnie zamordowali albo przez przypadek, jeśli można to nazwać przypadkiem, albo z premedytacją, no i oczywiście gdzieś ją ukryli, także do tej pory nie została znaleziona. Tutaj myślę, że w tym przypadku nie ma co więcej spekulować, bo chyba raczej jest to najbardziej prawdopodobna wersja. Dajcie znać, co sądzicie o takiej formule odcinka, czy macie ochotę w przyszłości też słuchać o zaginięciach. No i dziękuję Wam po raz kolejny za to, że wysłuchaliście, że byliście ze mną. Zaglądajcie na moje media społecznościowe, jeśli macie ochotę, bo tam zazwyczaj po każdym odcinku pojawiają się jakieś zdjęcia, jakieś takie krótkie podsumowanie odcinka, więc myślę, że też warto tam zaglądać. Poza tym wtedy też jesteśmy w ciągłym kontakcie i Wy jesteście na bieżąco z tym, co robię. Możecie mi też oczywiście przysyłać Wasze propozycje tematów,
Kto wie, może czasem się skuszę na jakąś niewłoską sprawę, jeśli naprawdę bardzo mnie zainteresuje. Więc jeśli o czymś chcielibyście posłuchać, nawet jeśli nie pochodzi z Włoch, to też koniecznie proszę, dawajcie mi znać. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień.